Szanowni Państwo, jesteśmy na pierwszej tyskiej gali sportu. To niejako kontynuacja imprez, które odbywały się co roku od 1986 roku. Imprez, podczas których prezydent miasta Tychy wręczał doroczną nagrodę. W tym roku prezydent miasta Tychy, pan Andrzej Dziuba, postanowił oprócz jednej głównej nagrody prezydenta przyznać także wyróżnienia. To była, drodzy Państwo, Nikola Dynak. Plebiscyt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i redakcji tygodnika Twoje Tychy, najpopularniejszego sportowca roku. Mogę zakomunikować, że nagrodę prezydenta miasta Tychy za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2020 otrzymuje Śląskie Towarzystwo Strzeleckie w Tychach. Ta gala miała się odbyć rok temu, nieco wcześniej, bo na wiosnę. No ale skoro przesunięto olimpiadę, mistrzostwa w piłce, zdecydowaliśmy, że galę też przesuniemy. A w imieniu pana Andrzeja Dziuby, prezydenta miasta Tychy, gratuluję wszystkim sportowcom, wszystkim wyróżnionym, wszystkim tym, którzy w tych trudnych czasach minionego roku trenowali, nie poddawali się, osiągali sukcesy. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zapraszam Państwa na występ zespołu Die Motion. To teatr tańca, teatr magii, bajki.